Dawaj, Szaku, we dwóch użyjemy pantery w tym samym czasie. 3, 2, 1, go! Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Fortnite. Dzisiaj Epic Games wypuściło nową aktualizację w grze Fortnite, a do gry została dodana nowa supermoc Czarnej Pantery, którą możemy dropić z dronów, które latają koło Queen Jetów, czyli tych statków, które lądują od razu na mapie, kiedy rozpocznie się mecz. Więc dzisiaj razem z moim przyjacielem Szakiem postaramy się ogarnąć dwie takie supermoce i sprawdzimy, czy faktycznie dzięki niej zyskamy przewagę nad innymi graczami i czy łatwiej będzie nam wygrać mecz. Wiem, że to już jest drugi odcinek dzisiejszego dnia, więc mam nadzieję, że się cieszycie. Jeżeli się cieszycie, no to zostawcie łapeczkę w górę, 10 tysięcy łapek w górę i wrzucam trzeci odcinek dzisiaj z Fortnite'a. Teraz chciałem ogłosić wyniki konkursu z poprzedniego odcinka, czyli z odcinka dzisiejszego, który wleciał godzinie 13. Ta osoba wygrywa, moi drodzy, 100 zł PSC. Gratuluję ci, mordeczko, odezwij się do mnie na maila. Mail oczywiście masz w opisie, a w tym odcinku też wam rozdam 100 zł. Dlaczego by nie? Moi drodzy wspierający, jeżeli wspieracie mnie z kodem FAREL, no to napiszcie w komentarzu swój nick z gry Fortnite, bo spośród komentarzy losuję szczęśliwego zwycięzcę. No i oczywiście strzel łapkę, subika, no to jest normalne, chyba nie muszę ci powtarzać, byku. Chciałem jeszcze wszystkich zaprosić dzisiaj na live'a o godzinie 19:30, gdzie będziemy wbijali tęczowego Wolverina i od razu będziemy testowali nowe supermoce, więc jeżeli chciałbyś ze mną zagrać, zapraszam cię bardzo serdecznie o godzinie 19:30. Nie zapomnijcie też odwiedzić sklepu Pixi, gdzie znajdziecie najlepsze koszulki w sieci. Link w opisie. Szaku, kupiłem ci skina halloweenowego. Przybierz go i powiedz, jak ci się podoba. Dobra, dzięki, dzięki, otwieram. Pan marchewiarz. Jest idealny po prostu. Idealnie będzie cię pasował. Zobacz, jak on wygląda, coś pięknego. A w ogóle, stary, edycję skinu dostałem. Spójrz tylko na to. Zobacz, gościu, na manekina, jaki jest rakozacki. Czy to widzisz? Karbonowy jest cały. No dobra, biorę zombiaczkę i lecimy, dude. Dobrze, moi drodzy, przyszedł czas sprawdzić, co wniosła aktualizacja 14.30, o ile się nie mylę. Prawdopodobnie została dodana nowa supermoc, którą sobie za chwileczkę przetestujemy, oraz strzelba combat została wzmocniona. Moi drodzy, sklepik dzisiaj jest przekozacki, spójrzcie na moją lotnię. Lotnia nazywa się Duch i czekałem na nią ponad rok, żeby się pojawiła w sklepie. Jest po prostu przekozacka, polecam ją kupić każdemu, bo to jest jedna z ładniejszych lotni w grze. Szaku, a ty jaką masz lotnię? Wylądowałem, czekaj, czekaj. Widzę, 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 okej. Okay. Skup się, skup się, byku, ja ląduję na dronie. Ważne, żyję. Okej, okay. Ląduj, ląduj. Dobra, wypadł. Wow, 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 co? Co to za spray? Stary. Po co są jakieś lepsze? One chyba zostały wzmocnione, to jest niemożliwe, zostałem taki laser. Szybciutko lutujemy sobie, sprawdźmy, co to jest ciekawego. Szukam kolejnego, coś wypadło? Nic nie wypadło, charge tylko. Ale niebieskie itemy, i tak jest spoko. Mam coś, mam coś, mam coś. Poka, poka, poka. Ale że mamy. Mamy od razu, co to jest, jak to się nazywa? Pancerz kinetyczny Czarnej Pantery, widzowie, co to takiego jest, czekaj. Wow! Wow! Ale kozak. I co, że niby teraz jestem nieśmiertelny? Zobacz, nie mam przedmiotów w rękach. Widzisz to? Weź sobie opis, przeczytaj. Włącz pancerz kinetyczny Czarnej Pantery, który pozwala ci wytrzymać więcej obrażeń i poruszać się z prędkością pantery. Po krótkim okresie czasu emituje kinetyczne impulsy, który rani i odrzuca wrogów. Co? Dobra, czyli on cię nie broni w 100%, tylko obniża obrażenia. Tak, obniża obrażenia. No dobra, sprawdzimy sobie to za chwileczkę. Szaku. Lecimy po drugi. Tak, lecimy po drugi pancerz kinetyczny, tylko nazbierajmy jakichś matsów i let's go. Szaku, mamy tutaj helikopter, może go zawiniemy zaraz, co? Co ty na to? Możemy zrobić, no, w sumie tak możemy zrobić. Masz tutaj kawa, siorbo, rybkę. O, dziena, dziena. Zoba, pan zobiaczek idzie do ciebie, po rybkę. Spójrz tylko, jak pan zobiak idzie po rybkę. Ta emotka jest po prostu sztosem totalnym. Jest pomp, nie, no nie wierzę. Jest pompa legendarna? Powiedziałeś przed chwilą, może wypadnie pompka legendarna. XD! Dobra, to ja biorę tą niebieską. Dobra, kewiki gdzieś były jeszcze. Dobra, to ja biorę te kewy. Gdzie, gdzie, gdzie? Przed nami, przed nami, przed nami. Widzę to. Panowie! Oni chyba chcą poczuć moc Czarnej Pantery! On dostał na górze. Dobra, on padnie, on ma loa. Mega loa ma. Leży, nice. Powiem ci, że odpaliłem tą Czarną Panterę. I jestem w szoku, stary. Prawie chłop mi nic nie zrobił. Co mi zbił kewa? Bardzo mało. Dobra. Wskakuj. I lecimy po kolejną Czarną Panterę. Czarna Pantera. Nice. Przeszukajmy go. Przeszukaj, bo tam był jego kumpel jeszcze. Dobra, jego kumpel ucieka. Go Czarna Pantera, stary, goni. Czarna Pantera się kastuje co 15 sekund. Widzę go tam daleko.
Dobra, on zaraz pada. Leży. Chcesz zobaczyć tą czarną panterę, byku? Sprawdź sobie. Czarną panterę włączasz i ona trwa 3-4 sekundy. Więc wtedy od razu wjeżdżasz w chłopa. Nie dość, że jesteś szybszy, masz większy pancerz, to na końcu jeszcze zadajesz obrażenia od wybuchu. Koks totalny. Dobra, użyłam pantery, rozwala mu to. Nie no, nie mogę, trafił mnie, najgorzej. Nie no, co? 50 tylko przyjął? Ewidentnie to są trudni przeciwnicy. Jakby od spodu się kolapsować. Jesteś szok? Spadam, zabiłem się. No nie wierzę w to, po prostu sam się zabiłem. Dobra, dobił mnie. Jeszcze nie. Teraz tak. Najgorzej! Okej, moi drodzy, lecimy z kolejną próbą. Z szaku lamy mam na dzień dobry. Nice. Nie traf mnie. Wow. Stary, mam... Ale że ja mam granat impulsowy, uciekłem. Jak szef? Dobra, stary, hakujemy system szybko. Dobra. Jest coś? Paterka. No i koks totalny. Dobra, wieku. Ja biorę pompę, rzucam ci 50. Chodź to żółty może, co? Tam daleko rozwaliłem się drona. Dobra, idę zobaczyć, co tam się dzieje z tym dronikiem. Stary, panterka! Druga panterka, byku. Ta! To jest to, widzowie. To jest to, druga pantera, mordo. Dawaj, szaku, we dwóch użyjemy pantery w tym samym czasie. Czy jeszcze nie masz? Nie masz. Mam. Masz? Dobra. 3, 2, 1, go! Dawaj, podwójny wybuch. Podwójny wybuch. Podwójna eksplozja. Tak nas kieruje, wiesz? Dobra, faktycznie, no. Coś takiego było. Nie, spróbuję. Dobra. To nie za toaleta. To nie to. Spadaj, dropie, gdzie ty jesteś? Tu jest, dobra. Auk! I o to chodzi, widzowie. Ty auka lubisz? No jak? Chłopie, jak ty dziwny. To szefowska broń przecież, byku. Chłopy z przodu widzę. Wcelowany jestem w czarnego. 23... Cracked. 25, nie mają kewa. Nic nie dostał ode mnie. Obiłem mu kewa, on nie ma nic. Ten tutaj. 29. Dostałem. Nie wiem, gdzie oni są w szaku. Po lewej, żebyś nie dostał snajpy, nie? 28, on nie ma HP. Ktoś idzie w szaku. Plecy nam robi. Leży, nie ma go. Nice. Miał... O nie, auga, oddaj auga! Uważaj, ktoś tu jeszcze jest. Jeszcze jeden jest, jak coś. Wejdź wyżej. Na dole jest. Tutaj. Widzę go. Wbijam panterą. Nie no, co ty żeś zrobił? Też wbijam. Pada. Ale chodź bliżej strefy, nie? Dostał. Poczekaj, piję kewa. Dobra, będę leżał. LKM mama. Leży jeden. Leżę. Nie wierzę. Jest. Tu w boksie. Kurde, tam ci chyba nas pojechali. Leży. Nice. Nie zresetujesz już nigdzie, nie? Nie. Dobra, spokojnie, szaku. No, chillerze. Chillerka, utopia, weź sobie wszystko co chcesz, kewiki. Ta jest. Jeszcze wyżej wejdź, tak jest. Koks. Gdy tu była furgonetka, to żeby była chillera i utopia, ale niestety no nie ma. Jest na dole, sprayuj go, hama. Nic. OMG. Nic, totalnie. Pompa. Uciekł. Dobrze to zrobił. 18 tylko? Serio? Nice, przeszukaj sobie go, hama. Dobra, nice. Koks? Dawaj, Rudy, wygrywasz to! A, Rudy już. No, a jaki jest twój skin? Rudy żółwie ninja. Dobra. Jestem mega ciekawy, co ten chłop ma. Po prostu ustaw się nad nim, żebyś mógł później ewentualnie na niego wjechać, wiesz, bezpośrednio. Unibi ma. Teraz, tak jest! Idealnie, żeś to wyciął. Po co ten chłop, powiedz mi, otwierał okno, żeby uderzyć Unibima?
Po co? Nie Przestowali przez struktury. Nice, o to chodzi. Pięknie. Kościu, mamy to, tak. Szaku jest moją czarną panterą. To jest mój czarny konik. Jeżeli chodzi o Fortnite'a, nice. Także moi kochani, to by było na tyle z tego odcinka. Mam nadzieję, że wam się podobało. Dwa razy się wyłożyłem. Szaku mnie uratował dwa razy. Tak naprawdę w pierwszym meczu sam połamałem nogę o podłogę. W drugim Szaku wykierował gierkę, ale wiadomo, gdyby nie coach Farrell, bo nie podpowiedział, to z pewnością by się wyłożył. Nie no, dobra, żartowałem. Moi drodzy, wbijacie to do Szaka, zostawcie mu suba, bo chłop robi dobrą robotę. Link do Szaka kanału znajdziecie w opisie, a ja już się wam żegnam i widzimy się w kolejnym odcinku z gry Fortnite. Trzymajcie się, cześć!